Za nami 33. Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy, które tradycyjnie zorganizowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. Po raz kolejny, i to chyba nie będzie przesadzone stwierdzenie, ale prestiżowe zawody Mistrzostwa Polski Żeglarzy organizuje właśnie Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. To jest dla Was pewnego rodzaju nobilitacja, czy siłą rzeczy przez to, że żyjemy w najpiękniejszym regionie Polski, na inny paść nie mogło? Na inny paść nie mogło. Faktycznie nasza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska od momentu reaktywacji samorządu pierwsza wprowadziła takie konkurencje, mistrzostwa, żeby lekarze się mogli ścigać na wodzie. My musimy to robić, wiadomo, piękny region, Warmia, Mazury, cud natury, a oprócz tego żaglówkę mamy nawet w logo naszej izby wpisane, także to też nas do tego zobowiązuje. Powiedzmy o tym, jaką popularnością te zawody, mam nadzieję, że nikt się za takie określenie nie obrazi, te mistrzostwa się cieszą, bo myślę, że frekwencja, sądząc chociażby po tym, co widać za naszymi plecami, bardzo duża. Tak, oczywiście. Jak tylko puszczamy komunikat, że są zapisy, natychmiast wypełnione są wszystkie miejsca, mamy zawsze listę rezerwową. Jeżeli się zdarzy, że ktoś, lekarze zajęci, czy jakieś dyżury i inne rzeczy, że ktoś nie może się stawić, to jest lista oczekujących. Także jedyne, na co możemy narzekać, to, że brakuje na naszych terenach, na Wielkich Jeziorach ośrodka, w którym byłoby jeszcze więcej takich samych wystandaryzowanych łódek kabinowych, spełniających nasze oczekiwania na nasze regaty. To zapytam o to, czy właśnie jednak stawiacie na dobrą zabawę, czy siłą rzeczy z tyłu głów uczestników, czy być może z przodu głów uczestników jest jednak ta doza rywalizacji, chęć po prostu wygranej? To się nie wyklucza, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, lekarze to ambitni ludzie. Także tutaj ten duch rywalizacji też naprawdę trzyma napięcie. Mamy już doświadczenie wcześniejszych edycji. Co mówią uczestnicy? Z jakimi wrażeniami wracają do domów, często niepołożonych tak pięknie jak w Warmii i Mazury? Mam nadzieję, że są zachwyceni. My się staramy, żeby takie wrażenia od nas wywieźli. Powiedzmy laikom, takim jak ja, na jakich zasadach rywalizujecie, o co tutaj chodzi, żeby ten najlepszy wynik osiągnąć? Ogólnie regaty podzielone są na wyścigi. Staramy się rozegrać ich jak najwięcej, aby ten wynik był jak najbardziej uśredniony. Każdy wyścig ma start, trasę. Trasą jest najczęściej trójkąt, tak? Czyli są cztery boje, aby płynąć każdym kursem względem wiatru, czyli kursem pod wiatr, kursem z wiatrem z boku oraz kursem, gdzie wiatr wieje z tyłu. Także każdy jakby musi się sprawdzić na pełnej takiej róży wiatrowej i swoje umiejętności tam wykazać. Po przepłynięciu tego trójkąta jachty wpływają na linię mety. Po około 10-15 minutach są poszukane kolejne wyścigi. Decydujący jest rzecz jasna czas, ale na coś jeszcze zwracacie uwagę? Jakieś elementy techniczne chociażby? Tak, oczywiście czas jest najważniejszy, ale można by powiedzieć, że też musi być to wyścig fair play, czyli nie możemy się zderzać, nie możemy dotykać boi, nie możemy sobie zapływać drogi, tak to nazwijmy, tak? Za to są kary. Sędzia takie rzeczy najczęściej widzi, bo cały czas po trasie się przemieszcza. Jachty muszą kręcić karne kółka, na czym tracą, także muszą tak płynąć, żeby tych zasad nie łamać. Wtedy liczy się ten najszybszy czas. Czego życzyć żeglarzom na wodzie dzisiaj? Pomyślnych wiatrów. To życzę pomyślnych wiatrów. Piękne dzięki za rozmowę. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv